Tuż przed startem Fortuna pierwszej ligi rozmawiamy z kapitanem zespołu Nemanią Miłuszkowiczem. Nema, latem doszło w naszej drużynie do wielu zmian, wielu pożegnań. Ty jednak nie tylko zdecydowałeś się pozostać w Miedzi, ale też nawet przedłużyłeś swój kontrakt z klubem. No tak, tak zawsze bywa, że po spadku drużyny przebudują swój zespół, także spodziewaliśmy się, że będzie dużo zmian. Ja przedłużyłem swój kontrakt, zostanę tutaj jeszcze na 2 lata, bo chcę dalej pomagać drużynie, chcę po takim słabym sezonie w Ekstraklasie, czuję taki niedosyt i chcę dalej pomóc drużynie wrócić do tej Ekstraklasy i pomóc w tym awansie. Jesteś już u nas kilka lat, a też trzeba to powiedzieć, dosyć szybko po przyjściu do Miedzi nauczyłeś się języka polskiego. Czujesz już tak troszkę, że Legnica to jest twój drugi dom? No, nie mogę kłamać, ale naprawdę teraz już, kiedy wróciłem, już 5. rok jestem tutaj. Byłem w domu 20 dni, wróciłem do Legnicy i tak mówię sobie, no dobrze, no, fajnie jest tutaj. Wydawało mi się, że trochę zatęskniłem za tym obozem, treningami, wszystkim tym tutaj, co czeka na mnie. Tak to naprawdę czuję się tutaj bardzo dobrze. W szatni pojawiło się sporo nowych twarzy. Uważasz, że już w trakcie tego okresu przygotowawczego udało się zbudować taki fundament drużyny, na którym będzie oparta w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi? No tak, przyszło dużo zawodników. Naprawdę moje zdanie takie, że zbudowaliśmy naprawdę dobry zespół, że to są wszyscy dobrzy jakościowi zawodnicy i jeszcze też, co jest ważne, są dobrzy ludzie. Mieliśmy ten miesiąc albo nawet 5 tygodni przygotowania do pierwszego meczu. Wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo dużo pracowaliśmy, dużo zwracaliśmy uwagę na tej atmosferze, żeby ona była też dobra, bo też na boisku jest ważne, żebyśmy walczyli też jeden za drugiego, żebyśmy się czuli jako rodzina, także myślę, że jedziemy w dobrym kierunku. Wielokrotnie wyprowadzałeś zespół na murawę jako kapitan z opaską kapitańską, ale dopiero teraz stałeś się de facto takim pełnoprawnym kapitanem. To też jest dla ciebie takie poczucie dużo większej odpowiedzialności za zespół, za wykonywaną pracę, za to, co się dzieje i na murawie, i w szatni? No jest ten okres ostatnich 2 lata, no naprawdę dużo raz prowadziłem zespół z kapitańską opaskę, ale kapitanem był Szymon Matuszek. Teraz przed sezonem na odprawę zespołową trener Bela powiedział, że jestem takim pierwszym kapitanem i naprawdę nie kłamię, że tak poczułem się dumny. W tym momencie do mnie dotarło, że naprawdę jestem pierwszym kapitanem jednego z zespołu i co mogę powiedzieć, cieszę się, że ta odpowiedzialność jest na mnie, lubię mieć tą odpowiedzialność i zrobię wszystko, żeby się odkupić za to, co klub postawił na mnie. Fakt, że otrzymujesz opaskę jako zagraniczny gracz, też pokazuje, że jesteś tutaj bardzo ceniony w naszym mieście, w naszym klubie. Odczuwasz to na co dzień, ten szacunek ze strony kibiców, pracowników klubu? Tak, naprawdę odczuwam, bo to bym kłamał, jeśli bym powiedział, że jest inaczej, a to też jest bardzo ważne, bo wiemy, że w piłce nożnej też ważna jest ta pewność siebie. W niektórych momentach może ta pewność siebie jest na takim równym poziomie, ważna jak może być talent, jak ciężka praca, a jeśli czujesz jeszcze sympatię ze strony kibiców, to też dużo pomaga. I jeszcze o tej opasce, co chcę powiedzieć, że teraz jestem tym pełnoprawnym kapitanem, ale miałem szczęście, że 3 lata grałem tutaj z Szymonem Matuszkiem, który jest tak największy profesjonalista, którego spotkałem w trakcie swojej kariery i że w tych 3 latach dużo się nauczyłem od niego i że teraz dzięki temu, że on był ze mną tutaj, że on był
albo ja byłem z nim i że on był moim kapitanem, ta moja praca jako kapitan jest dużo łatwiejsza. Ta wielka sympatia ze strony kibiców, to jak bardzo cię cenią i szanują, to z jednej strony pewnie motywuje, ale czy też tworzy taką dodatkową presję gdzieś w głowie, że no nie mogę zawieść, muszę dawać zawsze z siebie wszystko? No, jak już powiedziałem, ja lubię odpowiedzialność, lubię, że jeśli jest coś źle, jaki mecz, jeśli jest słaby, jeśli wynik jest słaby, no nie powiem, że lubię chodzić na wywiad, ale dla mnie nie ma problemu, że ja przed drużyną coś powiem, że obronię drużynę, jeśli jest potrzebne, a kiedy jest wszystko dobrze, to możecie brać innych zawodników, to nie ma żadnego problemu. Ale czuję tą odpowiedzialność ja i kilka też starszych osób, które są w radzie drużyny i wiemy, że kibice, klub, że dużo się spodziewają od nas i naprawdę my się bardzo staramy, żeby zrobili wszystko, co musimy. Trener Radosław Bela często podkreśla, że jego drużynę cechować ma duża intensywność i taka bezpośredniość w grze. Jak to się przekłada na waszą taką codzienną pracę podczas treningów i te zadania, które otrzymujecie do realizacji podczas spotkań? No, pracujemy bardzo intensywnie, to jak ten punkt numer jeden, to na pewno i na pewno będziemy grali tak jak trener mówi, że intensywnie. Już mieliśmy odprawę z trenerem, że zwrócił nam uwagę, że też na piłce nożnej teraz są 5 zmian i że on w każdym meczu będzie wykorzystać 5 zmian, bo ten nasz zespół będzie grać bezpośrednio i będzie grać intensywno. Mnie się to ten pomysł bardzo podoba i myślę, że kibice zobaczą to na boisku już w pierwszej kolejce i że będą zadowoleni. Pracowałeś z trenerem Bellą w sztabach zarówno trenera Wojciecha Łobodzińskiego, jak i trenera Grzegorza Mokrego. On też wpisuje się w taki trend w naszym klubie stawiania na młodych szkoleniowców związanych z Miedzią Legnica. Spodziewałeś się gdzieś tam, kiedy pojawiła się kwestia wyboru nowego szkoleniowca, że to właśnie trener Bella może objąć zespół? No, patrząc na, powiemy tak, politykę klubu, że wcześniej trener Łobodziński dostał szansę, który przed tym był asystentem, albo że też trener Mokry dostał szansę, który tutaj zna każdego, to w jakiej miarę tam się spodziewałem, bo jeśli patrząc na tą tabelę z rok temu, która wyglądała bardzo słabo, to może jakiś nowy trener by powiedział, że chce bardzo mało zawodników z tego składu, ale to nie jest tak, że mieliśmy taki bardzo słaby zespół, po prostu moim zdaniem dobry wybór, że za głównego trenera została osoba, która była tutaj z nami. I w jednym roku, kiedy robiliśmy rekordowy sezon, jeśli chodzi o ilość punktów, i w drugim sezonie, kiedy zagraliśmy może jeden z najsłabszych sezonów w ostatnich latach tutaj w Legnicy. Także zobaczył nas z dobrej strony, zobaczył nas ze strony, kiedy nie jest wszystko dobrze. I myślę, że on miał tak, on jest taka jedyna osoba, która by zrobiła takie dobre decyzje o tej kwestii, kto ma zostać, kto ma odejść, i mam nadzieję, że sprawdzimy, że jest dobry wybór. Tak, jak wspomniałeś, ten zeszły sezon, on był dla nas bardzo rozczarowujący, ale też patrząc na to z innej perspektywy, był też takim polem, na którym zebraliśmy masę doświadczeń. Ta nauka wyciągnięta z tego, powiedzmy, przykrego sezonu, ona, myślisz, że zaprocentuje teraz w najbliższych rozgrywkach? Ja myślę, że tak, bo mi też tutaj w szatni, tak starsi zawodnicy, kiedy gadamy, to zawsze Andrzej Niewulis powtarza, że albo wygrywasz, albo się uczysz. Ja mam nadzieję, że się z tego sezonu bardzo dużo nauczyliśmy i że to doświadczenie, które mieliśmy z tego ekstraklasowego sezonu, nam dużo da teraz w pierwszej lidze.
myślę, że jeśli patrząc na ten sezon, wszyscy mogą mówić, że tylko są same minusy, ale właśnie o tym, co powiedziałeś, że to doświadczenie może być ten największy plus na przyszłość. Czujesz, że ty jako zawodnik, jako też kapitan zespołu teraz masz coś do udowodnienia, ale też czy czujesz, że Miedź Legnica ma po tym ostatnim roku też coś do udowodnienia, że trzeba teraz pokazać taki lwi pazur w nadchodzących rozgrywkach? No, na pewno, że czujemy. Nie tylko ja, to wszyscy zawodnicy, którzy zostali, czujemy taką złość po tym sezonie, który był w Ekstraklasie i na pewno, że nasza taka największe marzenie jest od razu wrócić do tej Ekstraklasy i pokazać, że ten sezon, co wyglądał, jak wyglądał ten ostatni, że to nie było, że u nas jest jakaś brak jakości. No, po prostu chcemy wrócić od razu i chcemy pokazać, że my dajemy radę grać w Ekstraklasie, że nie odstawiamy tyle z zespołami, które są w Ekstraklasie. My zawodnicy dobrze pamiętamy każdy mecz. Wiemy, że te mecze, co przegrywaliśmy, że dużo tych meczów były takie, że albo byliśmy lepsi, albo tak mecze były na 50-50, ale na końcu może być z braku doświadczenia niektórych zawodników w Ekstraklasie, bo ja też nie miałem wcześniej tej okazji grać w Ekstraklasie. Liga, która jest specyficzna naprawdę. Może z tego nam się brało to, że grasz fajnie, ale na końcu, jeśli nie masz punkty, to wszyscy o tym zapominają. No. Okres przygotowawczy skończyliście bez porażki, w tym na końcu dwa zwycięstwa z rzędu. To podbudowało wasz mental przed nowym sezonem? Na pewno, że podbudowało, bo ostatnio w szatnie też gadam z Kamilem Drygasem. Patrzymy terminarz, jaki mamy i patrzymy na te nasze ostatnie wyniki i mówimy, że tam wszystko wygląda na czerwono, porażka, albo jakiś remis wychodzi i mówimy, że musimy to zmienić. I dobrze, że te mecze żadnego nie przegraliśmy, że byliśmy taki dobry, mocny w obronie, bo myślę, że to będzie nasz taki popis w tej pierwszej lidze. I naprawdę, że to na pewno, że to buduje ten mental, bo teraz widzimy, że zespół, który spadł, nie awansował od razu już od kilka lat, bo to nie jest tak łatwe z tego mentalu, który zawsze przegrywa, od razu wrócić do tego mentalu, który wygrywa, ale ten obóz i te mecze nam pomogli, żeby się jak jest najbardziej szybciej zaklimatyzowali na ten mental zwycięstwa i że po prostu będziemy wygrywać mecz za meczem i to też, co mi się podoba z tego obozu, że nie przegraliśmy meczu, wygrywaliśmy mecze, ale po żadnym meczu zawodnicy w szatni nie byli taki aż za bardzo wesoli, bo wiemy, jaki mamy potencjał i to dla nas bardzo dobrze świadczy, że czujemy taką odpowiedzialność, nawet jeśli wygrywamy 2-1, że nie jesteśmy zadowoleni, że to musi być lepiej. To nam dużo pomoże w lidze. Jaka będzie więc twoim zdaniem Miedź Legnica w najbliższych rozgrywkach? Będzie bardzo dobra w obronie, bo na tym dużo pracowaliśmy i będzie taka bardzo bezpośrednia, będzie taka, który gra konkretnie na wynik. Bo wiemy, jak jest w piłce, jeśli wygrywasz, to już po kilku dniach nikt nie mówi o tym, jak wygrałeś. Widzimy też, że rok temu awansowali takie zespoły jak Ruch Chorzów, Puszcza, którzy może nie grali jaką najlepszą pilkę, ale mieli dobrą obronę, byli konkretni, byli bardzo dobri jako zespół, mieli dobrą atmosferę tego, co my wiemy. Także chcemy powtórzyć takie wyniki i chcemy być takim zespołem. Co będzie twoim zdaniem największym atutem Miedzi? Największym adutem Miedzi będzie taki... Pewnie powiesz, że defensywa. No, powiem tak, praca z całego zespołu, ta atmosfera, którą będziemy mieli, to się wszyscy dowiedzą już po kilku kolejkach
i myślę, że to będzie duży taki wpływ, że będziemy w górniej bardzo wysoko na tabelę. Słuchając opinii ekspertów, patrząc na tabelę, jakie nazwy pojawiły się w Fortuna pierwszej lidze w nadchodzącym sezonie, wydaje się, że ta liga będzie trudniejsza niż ta, z której poprzednio awansowaliśmy do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Czy ty też uważasz, że tak może być? Ja też uważam, że tak jest, bo dużo dobrych zespołów jest teraz w pierwszej lidze, dużo fajnych klubu awansowało do pierwszej ligi, a też takie marki jak Lechia Gdańsk czy Wisła Płock spadli do tej pierwszej ligi. Widzimy, że Wisła Kraków nie awansowała też, która jest wielkim klubem. Będzie trudny sezon, nie będzie, na pewno żadny zespół nie będzie zrobić taką przewagę, jak my zrobiliśmy 2 lata temu, ale nawet ja bym się teraz godził, jeśli awansujemy przez barażach. Nie bym miał nic przeciwko tego, tak? Nie musimy powtórzyć sezon jak przez 2 lata, ale jeśli chcemy awansować, no to nawet przez barażach dla mnie żadnego problemu nie ma. Co tak na koniec chciałbyś przekazać naszym kibicom, naszym sympatykom, którzy przez najbliższy sezon tutaj na stadionie miejskim imienia Orła Białego w Legnicy, ale też na pewno podczas meczów wyjazdowych będą wspierać naszą drużynę? No, chcę im powiedzieć, że podziękować, że byli z nami ten sezon w Ekstraklasie, bo naprawdę nie było łatwo. I że pokazali, jak powiedziałem na prezentacji, że byli z nami w trudnych i w dobrych chwilach i że tylko z ich wsparciem razem możemy zrobić dobry wynik, a my na boisku zrobimy wszystko, żebyśmy się odkupili za ten sezon i żeby w tym sezonie pokazali się z bardzo dobrej strony. Nema, dzięki za rozmowę. Na koniec zapraszamy kibiców Miedzi Legnica, wszystkich sympatyków futbolu do wspierania naszej drużyny w nadchodzącym sezonie. Już w niedzielę 23 lipca o godzinie 18 tu na tej murawie Nemanja Miłuskowicz i co najmniej 10 innych zawodników Miedzi zmierzy się z GKS-em Katowice. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.